Dorota, którą mogliśmy poznać w 10. edycji, rolnik szuka żony, po zakończeniu swojej przygody z programem chętnie eksperymentuje ze swoim wyglądem. Ostatnio pochwaliła się swoim fanom kolejną metamorfozą, dzięki której wygląda wprost zjawiskowo. Nie da się ukryć, że 35-latka rozkwita przy Waldemarze. Spis treści, plotki o rozstaniu Doroty i Waldemara z Rolnik szuka żony 10, Dorota zafundowała sobie szałową metamorfozę. Plotki o rozstaniu Doroty i Waldemara z Rolnik szuka żony 10, Waldemar Gilas to osoba, której z pewnością nie trzeba przedstawiać widzom 10. Edycji programu, Rolnik szuka żony. 41-latek zgłosił się do show TVP, chociaż zdaniem wielu widzów tak naprawdę nie szukał miłości, a rozgłosu. Sam jednak temu stanowczo zaprzeczał. Kobietą, która szczególnie wpadła mu w oko, była 30-letnia Ewa Kryza. Choć ich początki wyglądały obiecująco, to finalnie ich relacja zakończyła się dość brzydką i niepotrzebną kłótnią w finale Rolnika, gdzie Waldek przy okazji oświadczył, że zaczął spotykać się ze swoją inną kandydatką, Dorotą. Wielu widzów 10. edycji Rolnik szuka żony nie dawało wiary w szczerość uczucia Waldemara wobec Doroty. Choć zakochani regularnie udowadniali, że świetnie im się układa, to wciąż nie brakowało spekulacji na temat tego, że ich drogi w końcu się rozeszły. Szczególnie mocno nasiliły się one w ostatnim czasie, kiedy to Waldek i Dorota na jakiś czas ograniczyli swoją aktywność w mediach społecznościowych. Niedawno para postanowiła w dosadny sposób wyznać, jak faktycznie wygląda ich relacja. Mogę potwierdzić, że my się nie rozstaliśmy. Wbrew tym wszystkim, którzy nam tego życzą. Wszystko jest ok. Cały czas było. Nie wiem, skąd te insynuacje, że coś miało być nie tak, zdradził w niedawnej rozmowie z Faktem Waldemar. Wyobraźnia ludzka nie zna granic. Mamy się bardzo świetnie. Mamy dużo obowiązków prywatnych, zawodowych i dlatego nie udzielamy się tak. Postaramy się nad tym popracować i poprawić, wyznała Dorota podczas jednej z ostatnich relacji na Instagramie. Dorota zafundowała sobie szałową metamorfozę, po zakończeniu przygody z programem, Dorota cieszy się sporym zainteresowaniem fanów, Rolnika, którzy chętnie śledzą jej dalsze poczynania w internecie. W ostatnim czasie obserwujący ją internauci mogli zobaczyć na jej Instastories relacje z wizyty u fryzjera. Wybranka Waldka postanowiła zafundować sobie nową fryzurę, którą pochwaliła się obserwującym ją sympatykom. Nie da się ukryć, że 35-latka świetnie prezentuje się w nowym uczesaniu, a wam, jak się podoba?